7. Poszło. Tak, dzisiaj zapowiadam ja. Nie wiem, jak mi to pójdzie, ponieważ nie mam wprawy. Mamy dzisiaj bardzo specjalnego gościa, troszeczkę nie z naszego podwórka, ale osobę niesamowicie wszechstronną, która uraczyła mnie absolutnie najlepszym tekstem na pierwszych zajęciach. Może kiedyś później zdradzimy. Gościem jest Patryk Wysocki. Nie pomyliłam, prawda? Trochę tak. Pomyliłaś, ale każdy. Jak to? Wyskocki. Wyskocki, ale o luz. Widzisz. To ja już się przyzwyczaiłem do tego błędu w nazwisku. Tak? No i proszę. I wtopa. Dobrze, że ja dobrze, że nie zapowiadałam, bo też... Nie, no myślę, że każdy. Tak, i teraz Patryk... Tu oddam tobie głos od razu, bo gdybym miała powiedzieć, jakiego stylu tancerzem jesteś, to chyba bym zaczęła walić głową w mur i zastanawiać się, gdzie, jak, bo twoja droga jest już dość długa. I pytanie jest, jakim stylem byś się określił ty? Wiesz co, w sumie super pytanie, bo ostatnio się nad tym zastanawiałem. Jeszcze jakbyś się mnie spytała, nie wiem, rok temu, to bym z pewnością powiedział, że dancehall jest moim drugim imieniem. Aczkolwiek teraz jakby zacząłem sobie tak eksperymentować z tymi różnymi stylami tańca, powiedzmy, nazwijmy to streetowymi, że nie wiem. Robię sobie fuzję. Fuzję. A fuzję z czym? Bo ja troszeczkę wiem, a tak jakbyś naszym słuchaczom przybliżył, gdzie, na jakich parkietach, jakich tańców cię można było widzieć? Wiesz co, to wracając do stylu, który teraz powiedzmy sobie korzystam ze stylów tańca, no to bardzo się jaram ostatnio amapiano, to jest taki rodzaj afro, który jest powiedzmy skomercjalizowany teraz, ale mi się to podoba. Tam w sumie to bazuje bardzo na footworkach i pracy centrum. Jaram się też choreukami szeroko pojętymi. Powiedzmy, że teraz się określa takie style tańca, jakby nakreślić wam bardziej, powiedzmy hip-hop, tylko nie w czystym wydaniu, połączony po prostu z ruchem i to się nazywa teraz jakby choreukami. Z tym, że każdy choreograf, który powiedzmy robi te rzeczy, ma coś swojego unikalnego i jakby właśnie łączy sobie elementy różnych rzeczy, więc nie ma dwóch takich samych choreukowców, tak bym to nazwał. Więc ja się teraz podierałem bardzo tym, jeżdżę sobie na takie eventy i biorę takie klasy, co jest dla mnie wyzwaniem sporym, ale korzystam właśnie z tego i łączę sobie to no, w głównej mierze w tym dancehallu, czyli w tym, w czym się dobrze czuję. No, a powiedz mi, skąd pomysł na ten styl? Bo wydawałoby się, że my jesteśmy tak daleko, mówię o Polakach i o naszych takich zdolnościach od tych styli i kulturowo jesteśmy też tak strasznie daleko. Skąd to się wzięło i od razu podepnę tu pytanie, czy uważasz, że my jesteśmy w stanie dobrze tańczyć te style? Ja podejrzewam, jaka będzie odpowiedź, ale no bo wydawałoby się tak na logiczny rozum, że w sumie nie, że będzie gdzieś nam brakować tej miękkości, że to nie jest nasza muzyka, że my kulturowo będziemy bardzo daleko i nie będziemy rozumieć wielu niuansów. Jak się tę wiedzę zdobywa, żeby tam dotrzeć? Gdzie jesteś? Znaczy ja jeszcze nigdzie nie dotarłem, jestem w procesie, tak jak wszyscy jesteśmy, ale czekaj, pierwszy człon pytania był taki, jaki? Skąd pomysł na ten styl? Wiesz co, dancehall jest super stylem i on jest stylem, powiedzmy kulturą, stylem, jeżeli chodzi o taniec, ale on jest w sumie ograniczający, jak się go robi już przez dłuższy czas. Nie ma czegoś takiego, co cię challenge'uje już później. W sensie wiadomo, że możesz wracać do tych wcześniejszych er dancehallu, czyli do tego old schoolu, nawet jeszcze wcześniej do mento, do ska, do rocksteady i różnych takich innych rzeczy i dopatrywać się tam szczegółów w ruchu i jasne, to jest bardzo trudne. Ale jak mówimy o dancehallu jako takim, jak się prezentuje teraz, czyli w tej erze new schoolu, no to te rzeczy są bardzo powtarzalne. I te kroki, które się tworzy cały czas nowe, są po prostu taką kopią starych rzeczy ze zmienionym tempem, więc przestało to być dla mnie już takie powiedzmy atrakcyjne. I
zacząłem myśleć, co mogę robić i co mi się podoba, jaki rodzaj muzyki, jaki rodzaj ruchu mi się podoba i czego bym chciał po prostu się nauczyć. I tak trafiłem na te chorełeczki. I po prostu sobie zaczynam dopiero wchodzić w ten świat, ale to jest, co jest fajne, że też miałem okazję właśnie prowadzić w Polsce i za granicą na wielu eventach już takich chorełkowych, gdzieś tam warsztaty, powiedzmy z tej mojej fuzji dance hallo, czegoś tam. No. A drugi człon pytania, nie chciałem ci przerwać w trakcie, ale uważam, że my mamy wybitnych tancerzy tego stylu, tak naprawdę. Nie będę teraz rzucał nazwiskami, ale u nas poziom tańca, jeżeli chodzi o właśnie te chorełki, jest bardzo wysoki. Jest jeden z wyższych tak naprawdę w Europie. Jak teraz byłem, bo wróciłem świeżo z LA i oglądałem sobie tancerzy polskich, bo była nas powiedzmy grupka jakichś tam, nie wiem, 15 osób na zajęciach versus ludzi, którzy są stamtąd bądź skądinąd, no to my mamy dużo lepszą technikę i jakości ruchu niż pozostali uczestnicy. Oni nadrabiają tym, że jakby mają ten attitude, że jakby oni tą scenicznością, której nam brakuje z kolei, nie? Bo wydaje mi się, że gdzieś tam my kulturowo jesteśmy nauczeni tego bycia skromnym, nie możesz jakby mówić o sobie zbyt dobrze, bo ludzie cię uważają od razu za jakiegoś snoba. A tam jest zupełnie inna kultura w ogóle, nawet jak byłem w klubie. Okej, możemy tak skakać po tematach? A tak, jest tak. Byłem w klubie gejowskim tam, i w takiej całej dzielnicy, i te kluby wyglądają zajebiście. Są tancerze właśnie, faceci na gaciach, a czasem bez, ale na gaciach, którzy sobie tam tańczą, poruszają się, są super w ogóle, jakościowi, to nie jest trochę tak jak tutaj. No i tam generalnie jest taka kultura, że oni wkładają tipy za majtki. No i mój znajomy, który tam mieszka, mówi, masz tutaj jednego dolca, weź idź mu wsadź za te gacie. I ja po prostu mówię, no nie, kurde, no jak ja to zrobię? I było mi tak głupio i wstyd, gdzie ja jestem, uważam, że nie jestem jakąś taką osobą, która się boi wielu rzeczy. No i pamiętam, że na pierwszej imprezie to po prostu ja podszedłem, jakbym za karę miał tam iść, jeszcze mi wypadł ten dolar, nie wsadziłem tego dolara. Ten koleś, a jeszcze dolar, Boże! Jezu, ten koleś mi powiedział, że on nie gryzie, że nie mam się bać, ten chłop, który tam tańczył. No i przypomniałem sobie potem ostatnią imprezę, na której byłem i po prostu rzucałem tymi dolarami w tych tancerzy. Więc jakby i ten mój znajomy mi wytłumaczył, że Patryk, wiesz co, tu nie musisz się niczego bać. Że jakby ludzie w Stanach mają taką mentalność, że oni nie rozumieją poczucia wstydu. W ogóle nie rozumieją. I oni myślą, że jak ty się wstydzisz, to masz do nich problem. Więc to jest zupełnie odwrócony schemat. Dobra, a nie, bo ja bym chciała wrócić do tego pytania, znaczy do odpowiedzi bardziej o tych, o naszych polskich tancerzy. Mhm. Już mówisz wszechstronnych. Z czego to wynika, że my jesteśmy tacy dobrzy ruchowo, technicznie? Bo mówisz, że ze sceniczności, no to faktycznie to może wynikać gdzieś z takiego naszego nastawienia i raczej bycia w cieniu gdzieś, nie? I tak tego rzeźbienia ciągle, że nadal to jest niewystarczające. Mhm. I czy to wynika z tego właśnie, że cały czas musimy być lepsi i czujemy to, że to nie jest wystarczające, takie not good enough i dlatego jesteśmy dobrzy? Czy my to jednak mamy gdzieś w genach? Może się okazać, że jednak w taneczniku wyjdzie, że Polacy mają taniec w genach i tego się już nie będzie dało cofnąć. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest... mamy też bardzo dobrych pedagogów, przynajmniej, nie wiem, ja tańczę w tej... Tańczę już powiedzmy 17 lat, nie dłużej, może trochę nawet, no nie wiem, 18 lat i ja trafiałem na samych dobrych instruktorów tańca, którzy od początku zawsze mówili, że jakby musisz mieć te foundation i jakby cały czas jest to powtarzanie, że ta podstawa jest turbo ważna. I mi się wydaje, że my mamy, jesteśmy przez to nauczeni ćwiczenia, powiedzmy, powielania cały czas tych samych rzeczy, żeby być jeszcze lepszym i jeszcze lepszym, przez co rozumiemy bardziej to swoje ciało, no nie? A tam trochę te zajęcia wyglądały tak, że po prostu masz się nauczyć choreografii, powiedzmy, w 25 minut minutowej, więc oni bardzo pracują nad pamięcią ruchową, aczkolwiek wydaje mi się, że przez to nie mają trochę możliwości skupienia się na tym, co się dzieje w ich ciele.
My mamy trochę na odwrót, bo my robimy tyle materiału, ile człowiek jest w stanie ogarnąć na zajęciach. My nie puszujemy tak bardzo. Rozumiesz? Owszem, przepraszam, że ci przerywam, ale to jest super doświadczenie z kolei moje, że u ciebie na zajęciach to były dużo bardziej wyzwaniowe zajęcia, challenge'ujące, niż na przykład na salsie, czy jakimkolwiek stylu tanecznym takim w parach. To, jak ja się musiałam zmużdżać i to nawet na zajęciach podstawowych, myślę sobie, rany boskie, już tańcząc jakiś czas. Więc też jest niesamowita dla mnie perspektywa tego, jak to się w zależności od stylu zmienia. Wydaje mi się, że to się nie zmienia w zależności od stylu. Jasne, że są. Podejrzewam, że można tak ogólnikowo zageneralizować sobie, że są style łatwe, średnie i trudniejsze. Ale wydaje mi się, że jak się głębiej zagłębisz w jakikolwiek styl taneczny, to jest wszystko tak samo. Tylko to jest kwestia tego, jak podchodzisz do zajęć i czego uczysz i jaką ty masz wiedzę jako instruktor. No nie? Bo nie wiem, jakbyś weszła tak turbo głęboko w salsę, tak bardzo szczegółowo, to nie jest łatwe. Nie, absolutnie nie o tym mówię, ale mówię o podstawowych zajęciach od zera. Jak idziesz na podstawowe zajęcia od zera, salsowe, to one ruchowo są bardzo proste. No tak. To jest jak budowa cepa. I tu nie chcę siebie obrazić, ale idziesz na podstawowe zajęcia dancehallowe i to wymaga od ciebie, wyglądasz, albo może inaczej, na salsie będziesz wyglądać jak człowiek, a tu wyglądasz jak kupa. Tak, ja to zawsze powtarzam, że na początku w dancehallu się wygląda jak kupa. I wiesz, i dla ludzi to może być masakra. Zastanawiam się też, czy tu nie jest ukryte to, że mało ludzi dorosłych zaczyna od dancehallu. Że nie wiem, jak jest u ciebie w szkole teraz, ale przynajmniej jak ja miałam okazję odwiedzić, to były zajęcia raczej, gdzie była zdecydowana większość nastolatków. Wiesz co, u nas głównie są, tak jak mówisz, nie wiem, co nazywasz nastolatkami, ale powiedzmy, gdzieś tam się zaczyna ten wiek u nas, powiedzmy, od 16 lat, ale głównie to są studenci, którzy mają tam, nie wiem, 20 parę lat, no nie? Ale jest tak trochę. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniało, no bo w Krakowie mimo wszystko króluje bachata, kizomba, salsa i nie, reggaeton może nie. Właśnie reggaeton jest w odwrocie, mam wrażenie, tak mocno. Aczkolwiek te style królują. Przecież tych szkół salsowych jest po prostu na każdym rogu, no nie? Co jest super, ale też z drugiej strony właśnie ludzie się trochę zamykają na inne rzeczy, nie? Ale też się zastanawiam, ile w tym jest po prostu takiego myślenia człowieka, który chce zacząć tańczyć, że to jest łatwy próg wejścia, są fajni ludzie, którzy powiedzmy poznasz, głośno się u was mówi przecież w środowisku, że faceci idą znaleźć... Żeby kogoś poznać, tak, na zajęcia. Tak. A dlatego chciałam zapytać, a po co się idzie na dancehall? To znaczy, jak rozmawiasz z ludźmi, którzy się zapisują, to jaka jest ich motywacja? Że to jest konkretnie dancehall, że oni właśnie nie poszli na salsę. Wiesz co, dużo ludzi, to jest moja obserwacja, że dużo ludzi nie wie, na co idzie. Wiele ludzi idąc na zajęcia jakiekolwiek, powiedzmy, oni nie wiedzą, na co idą. Po prostu sobie tam wybrali, pasowało im godzinowo i to jest powiedzmy jakieś 40% ludzi, nie? Że na przykład oni są w stanie nawet nie wiedzieć, na co idą, jak podchodzą na recepcję, mówią, że się zapisali na zajęcia, recepcjonistki się pytają, na co, a oni nie wiedzą. Nie? Więc duża część grupy ludzi po prostu idzie sobie randomowo. Jest też grupa ludzi, którzy mówią mi, że widzieli, jak się ruszam, widzieli moje filmiki gdzieś tam na YouTubie, więc przyszli sobie do mnie na dancehall. Aczkolwiek nie wiem, czy jest taka świadomość w ogóle wśród ludzi, którzy nie tańczą i chcą dopiero zacząć, co jest czym i skąd w ogóle się to wzięło i po co to się robi. A tak, bo u nas na przykład wydaje mi się, że poza tym takim sztampowym już mówieniem, że tam, żeby kogoś poznać, bo my też to obalamy, bo tam się znajomych poznaje, ale z par to tak średnio, że na szczęście mamy już dowód na to, że się da, bo jakby siedzi koło mnie, ale długo mówisz mi, że to jakby to też nie jest do końca to miejsce ostatecznie. Poznaje się na pewno dużo fajnych ludzi i ludzie też dlatego trafiają, nie? Że sobie polecają wzajemnie, że słuchaj, no tu jest tak, no ale my mamy imprezy socjalowe, na których to się widujemy, super. Nie? To jest i super. Chciałam zapytać, jakby jak się buduje społeczność dancehallową, gdzie wy tych okazji na pewno tyle nie macie. Wiesz co, my
mówiąc globalnie, powiedzmy o kraju, mamy mega dużo okazji, żeby się spotkać, bo mamy imprezy, mamy gdzieś tam takie sound systemy, to się u nas nazywa, czyli takie grupy, które DJ-ów, którzy grają, jakby miksują muzę i robią imprezy dancehallowe. Tych imprez jest mało, powiedzmy sobie szczerze. Ja też nie jestem fanem wszystkich tych takich ekip, powiedzmy, ale wiem, że ludziom się to podoba, co oni robią, no nie? Jak oni grają. Dla mnie to jest trochę bardziej taka muza grana do jointa i posiedzenia i pogadania. No ale głównie, gdzie się ludzie, powiedzmy, dancehallowi w kraju spotykają, to są zawody bądź jakieś warsztaty. No, w zasadzie tyle. To ja tu teraz cała na biało, bo ktoś nam kiedyś zwrócił uwagę, jak wymieniałyśmy, czy tam definiowałyśmy tańce socjalowe, że to są tak zwane tańce za rączki. I ktoś powiedział, że halo, 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 ale przecież hip-hop i tak dalej. Że dancehall też, że to są tańce socjalowe. No tak. No właśnie. To dla kogoś, kto jest z tego zupełnie innego świata i tańczy tylko w parach, to jakbyś miał zdefiniować taniec socjalowy, gdzie jest ten socjal? Bo no socjal się dzieje... socjal w tańcu dzieje się w tańcu, więc w tym dancehallu stricte to na Jamajce, bo my cały czas jakby poruszamy się tam w tamtejszej kulturze, no to wygląda tak, że oni mają codziennie praktycznie imprezy. I to się nazywa jakoś tam Uptown Mondays, Tuesdays, bla bla bla. I oni po prostu na imprezach poszczególne ekipy, które tworzą kroki, mają taką część, gdzie się prezentują, tańczą razem, tam muza leci cały czas, są tacy zabawiacze, animatorzy, którzy nie wiem, są takie różne dziwne trendy na Jamajce, gdzie chodzi koleś i się stuka na przykład o metalową, nie wiem, hełm i to się robi popularne i z tego się robi krok i potem cały świat tańczy, waląc się w głowę, jakby nie umniejszając, no nie? Ale te imprezy są takie no dzikie, one się dzieją na ulicach, w downtown, w getcie. No i tam się to robi. I tam się też tworzy te kroki. I ludzie zaczynają po prostu się ruszać w określony sposób. Leci tune, to jest fajne w dancehallu, że mamy coś takiego jak te step tune, czyli muzykę, w której jakby te nazwy kroków gdzieś tam są wymieniane. No i cała impreza nagle tańczy ten sam krok. No nie? I to jest w sumie świetne. Z perspektywy takiej właśnie socjalowej, ale z perspektywy tanecznej to się trochę właśnie przekłada też na ten taniec i na rozumienie tańca, jako tańca dancehallu w Polsce, że mamy wiele ludzi, którzy ograniczają się tylko do tej sfery, powiedzmy, właśnie socjalnej i to jest ich nadrzędnym celem, powiedzmy, no nie? I potem uczą się tych kroków i tworzą z nich rutyny, nazywając to choreografią, trochę się boją przełamywać te rzeczy, nie dodają od siebie jakby nic, tylko powielają te schematy i z tego się właśnie trochę, ja uważam na przykład, no nie, personalnie ja uważam, że to odbiera możliwości temu stylowi na rozwój, no nie, ale socjalowe, tak jak mówię, no sztos, super. No właśnie, bo ja tak bym rozumiała i tak bym widziała socjal czy taniec uliczny, że mamy dziką imprezę, czy dziką, każdy, nie dziką, nie? Każdy i każdy coś tam tak wnosi. Ale w momencie, kiedy my mamy tych imprez mało i bardziej idziemy w kierunku zawodów, to, bo wiesz, bo taki obraz dancehallu na starcie mam jako taki bardzo powierzchowny użytkownik. No. Bo ja nie wiem o tym, co się dzieje na Jamajce, bo żeby o tym się dowiedzieć i o tym zresztą zaraz o to też podpytam, bo to ktoś, kto nie zna dancehallu, może nie wiedzieć o tych nazwach kroków i tak dalej, bo u nas nie ma nazw. Czy w większości tańców w parach tam jest kilka podstawowych i z nich się gdzieś tam korzysta, ale raczej się tak nie rzuca, nikt się nie uczy. Nazywacie figur? No my akurat nazywamy. Nazywamy, ale nie w takim stopniu. Bo jak ja tam w tej ruedzie sobie jakieś tam rzeczy tańczyłem, to tam były nazwy. Są, ale to jest do pewnego stopnia. Tu masz naprawdę tak duży zasób figur, bo nie mówimy o 20 figurkach, bo tyle to będzie na ruedzie i ewentualnie ktoś sobie coś tam wymyśli, ale to bazuje na podstawowej figurce, którą ty krokowo znasz. I to jest kwestia zmiany rąk i to jesteś w stanie załapać w 3 sekundy, a jednak dancehallowe kroki są dużo bardziej skomplikowane. Owszem, też sobie gdzieś tam zbudowane są z modułów, ale wciąż ty musisz poznać cały ten krok.
Tak. I dzielisz to jeszcze wewnątrz na, bo dancehall to jest też bardzo szeroki worek. Bardzo szeroki. Prawda? Bo mamy female, batmany i to tylko to są takie pierwsze z... tańce. No. Tak, nie? Pierwsze z brzegu, które wzięłam i każdy z nich ma nie 20 kroków, tylko ja nie wiem, tam w setkach chyba będzie. O Jezus, już w tysiącach wydaje mi się. No, proszę. I rozumiem, że można by książkę wydać. Można by książkę wydać. Kiedyś był taki portal, uważam, że to była super sprawa w Polsce, nazywał się Gangali.com i tam były właśnie cały czas dodawane te kroki z nazwy, były linki, wiesz, do YouTube'a z odnośnikami, ludzie mogli sobie jakby tą wiedzę usystematyzować. Teraz trochę się z tego zrobiło taki miszmasz, że jakby jest jakaś tam baza kroków, gdzie my wszyscy to tańczymy, wszyscy to znamy, bo są popularne, są ładne. Ale tak naprawdę no nie jesteś w stanie znać wszystkiego. Nie ma szans. I a propos kroków, to jest jeszcze ciekawe, to mówię też, jakby ktoś dancehallowy na przykład nas słuchał, co jest ciekawe, że w old schoolu i mid schoolu te kroki, one nie były nazywane krokami, tylko były nazywane tańcami, bo tak naprawdę one nie były policzalne. Jakby to nie było, Jamajczycy nie uczyli tego tak, że, znaczy oczywiście musieli sobie to trochę zmienić na poczet jakby nauki w Europie i jakby rozliczyć sobie te kroki, ale tak naprawdę to chodziło o schemat ruchowy, który gdzieś tam jest powielany, ale jest zmieniany w trakcie, bo oni sobie to ubarwiali, wiesz, czyli tak jakbyś miała freestylować jednym krokiem i to był ten krok i to był taniec, no nie? A teraz jakby wiadomo, że się robi już te kroki na ósemkę, żeby to domknąć i było łatwe do przyjęcia, no nie? I nauczyć. No, to było dla mnie takie mocno rozwalające głowę, że, ale super mi się klei z kolei, że to jest nazwa tańca, bo wtedy faktycznie zmiana tej formuły tempa, prędkości, a tak. Bardzo się mocno w to wpisuje. No dobrze, no ale to, bo powiedziałeś coś takiego wcześniej, że ten styl zaczął być taki, że nie nauczysz się więcej. Ty konkretnie, jak masz tu tyle kroków, rozumiem, że one też wtedy sięgają po różne możliwości w ciele. Bo z tym mi się dancehall kojarzy, że zakresy musisz mieć bardzo duże. Właśnie te, które się tworzy teraz, obecnie powiedzmy, już mało rozwijają takie jakieś nowe skille w ruchu. Właśnie o to mi chodzi, nie? Że jakby ja mam wrażenie, że to jest właśnie powielanie schematów. To, co ty powiedziałeś, że to jest w salsie. Że okej, to nie jest proste, bo to jest skomplikowane nadal koordynacyjnie, ale to tak naprawdę jest tylko forma ułożenia rąk i nóg w przestrzeni. I tam się mało co dzieje już takiego groove'owego. Wiesz, o co chodzi? Że myśmy robili w dancehallu zajebiste rzeczy. Na groove'ie, na bansie. Przecież z dancehallu wiele stylów tańca się dancehallem tak inspirowało, nawet rzekłbym kradło, bo to była taka kopalnia w ogóle nowych, świeżych rzeczy. I to było super na tamten czas. A masz jakiś pomysł, dlaczego to się tak skończyło? Przestało... Bo modne, wiesz co, no na pewno w dancehallu, jeżeli o tym mówimy, to TikTok niestety zepsuł to, uważam. Znowu powtórzę, że to ja uważam, no nie, żeby tak. Nie było, że jakby kogo się reprezentuje. Zaczęły być modne te wszystkie challenge, więc dancehallowi tancerze też zaczęli robić te challenge, więc te kroki nie mogły być skomplikowane, tylko one muszą być proste, jak budowa cepa, żeby ktoś z ulicy po prostu sobie je zrobił i nagrał. No i oni zaczęli zauważyć, że po prostu okej, to się staje popularne, z tego mamy kasę, więc takie rzeczy się teraz tworzy. Nie? A ja chciałam podpytać o tą działkę konkursową. Na jakim etapie się na takim konkurs, czy to jest jakby, wiesz, my mamy takie konkursy, które mają różne poziomy, i w zasadzie są to socjalowe, więc tak naprawdę to nie uczysz się niczego na pamięć, to nie są bitwy. No teraz ostatnio była bitwa, więc ktoś mi na pewno tutaj złapie za język, że była, ale była jedna, pierwsza, baciatowa, a tak to nie, raczej my w ogóle tacy konkursowi super nie jesteśmy. Jakby ten nasz socjal nie dąży tak naprawdę do tego, żeby być 100% konkursowy, bo cały czas gdzieś... nie chcemy pójść drogą tańca towarzyskiego, że to się osadza już tylko na konkursach, nie? A jak to wygląda w świecie dancehallowym? Wiesz co, tam od zawsze były
konkursy. To się nazywa u nas kontesty. Na Jamajce, no wiadomo, że Dancehall Queen się wybierało, no nie? Czyli babeczka, która po prostu była najbardziej hot, sexy i innowacyjna przez wiele lat, nie wiem, była taka na topie tam na Jamajce, Dancehall Queen Shisha, ale to były czasy dinozaurów i pamiętam nawet, że Polki nasze, Ale Kamara albo Ule Afrofrytz, one tam zwyciężały, to było w ogóle szok, nie? Że jadą laski z Polski, białe, i wygrywają tam zawody na Jamajce, które... są dedykowane teoretycznie, tak. Tak, więc jakby... no i co? I po prostu się przyjęła też ta kultura zawodów, że po prostu... nie wiem, ja teraz nie jestem fanem jako ja, jeżdżenia, jakby batelkowania się, jakby trochę mam tak, że tańcy, że to może zabić czyjeś marzenie, wiesz o co mi chodzi. Nagle ktoś ci mówi, że tańczysz do dupy i co z tym robisz, no nie? W sensie, nikt tak ci nie powie, ale powie ci, że tańczysz gorzej niż ktoś. Więc taka kwestia porównania się do kogoś, to średnio mi odpowiada, ale kiedyś byłem czynnym tancerzem jakby turniejowym, w sensie takim, że tam jeździłem, batelkowałem się i takie rzeczy nadal to robię z moimi grupami, bo to jest super jako metoda dydaktyczna po prostu, żeby uczyć i rozwijać swoich tancerzy, no nie? I lubię oglądać, jak mam być szczery, to lubię oglądać te formacje i nawet te batelki. Ja, ze strony widza to jest super, bo co? Bo tam potem się rozbija o takie aspekty jak muzykalność, jak łapanie bitów, jak no właśnie taki indywidualny flow, żeby to było fajne. No. Nie, no ja ogólnie uwielbiam oglądać konkursy i pokazy, to tak, jest jakby tak, to ja mówię, ja no i czasem zazdroszczę, że tam się dużo więcej dzieje, nie? Że my jak oglądamy nasze, to tak trochę mniej się dzieje, a tam się potrafi dużo dziać. Ty masz jeszcze na temat? Czy tak, na ten temat, bo tych konkursów, bo u nas to gdzieś tam urosło, właśnie dlaczego my to lubimy oglądać, bo mam wrażenie, że tam się tak super kibicuje, że każdy każdemu, że tam nie ma właśnie tego... Nie, no to podziału, u nas też tak jest. Ale to u was, to no, u was, no. Nie u nas. U nas jest mocne ocenianie i jesteś pewna, że ktoś ci powie, że tańczysz gorzej od kogoś i to polega tylko na w dużej mierze. Nie? Nie. Nie wiem. To znowu moja opinia. A tam ja widzę bardzo dużo takiego wsparcia. No u nas jest, tak. My mamy fajne, tak naprawdę mamy fajne bardzo community dancehallowe w Polsce i jeżeli chodzi o liczebność, to mamy jedno z największych w Europie, tak naprawdę. To jest w ogóle dla mnie niesamowite. A jak pod kątem dydaktycznym, bo to jest dla mnie super ciekawe, bo powiedziałeś, że owszem, może ktoś usłyszeć, że tańczysz gorzej niż ktoś i to jest to niedobre porównanie. Znaczy nie, nikt tak nigdy nie powie. Tak. To na pewno. Ale, możesz wyciągnąć taki wniosek. No. To jak ty opiekujesz to dydaktycznie? Bo to jest dla mnie... Ja jak oceniam? Nie, bo powiedziałeś, że ty stosujesz konkursy jako zabieg dydaktyczny dla swoich uczniów. To w jaki sposób? No wiesz co, to jest tak, że... wiadomo, że jakby osoby najsilniejsze w grupie ciągną osoby gdzieś tam słabsze, więc to już samo przez się wielu tancerzom jakby podnosi skilla przez to, że ich to motywuje do pracy. Jak się tworzy formację, kurczę, w sumie ciężkie pytanie. Jak to dydaktycznie, no ale jakby zwracasz bardziej uwagę na szczegóły. Jednak jest ta powtarzalność, że żeby coś wyglądało tak efektownie, to koniec końców musisz nad tym spędzić ileś tam godzin na tej sali i robić jakby cały czas to samo, czyścić to. Więc takie mechanizmy ruchu u tancerzy się wykształcają, że oni wiedzą jakby co zrobić, żeby to dobrze wyglądało, no nie? A ja to spróbuję pociągnąć, bo może też do mnie się o to chodziło. Jak to robisz, że ci ludzie ze sobą nie konkurują, nie? W grupie. Tak, w grupie. To skoro jadą i będą stać potem prawdopodobnie na scenie i ze sobą konkurować, a tworzą formację na przykład, nie? Albo są razem potem na zajęciach, to jak to nie przenosić tej oceny z tego pola kontestowego na zajęciowe? Ty masz takie pytanie, że jak mam więcej niż jedną formację, co zrobić, żeby oni ze sobą... Tak, albo jeśli są to osoby pojedyncze, które jeżdżą na konkursy, a potem się spotykają na tej sali zajęciowej, nie? Oni to się jak po prostu bardzo lubią. Tak mi się wydaje, że to nie ma na to reguły.
Po prostu ludzie muszą się fajnie dogadywać. Jedna rzecz, która na pewno jest istotna, bo to też w mojej gdzieś tam karierze wieloletniej zaobserwowałem, że jest czasem tak, że część grupy angażuje się bardziej niż inna część i to jest źródłem konfliktów. To wcale nie jest źródłem konfliktów, że ktoś tańczy gorzej, ktoś tańczy lepiej, tylko to, że no kurde, ja się staram, ja chodzę cały czas regularnie, ja gdzieś tam trenuję w domu, a ktoś, kto powiedzmy, no nazwijmy sobie to szczerze, jest słabszy technicznie, ma to w dupie i se potrafi nie przyjść albo nie wie, co się działo na poprzednim treningu, no to jest frustrujące, nie? Mhm. Więc no. Tak, a to już takie budowanie bardziej zespołu, nie? Mhm. Takiego teamu i tego, żeby wiedzieli, jaki mają cel razem, a nie poszczególny. Powtórz, bo może ja nie zrozumiałem pytania. Nie, dobrze, to było to. To znaczy, ja też myślę o tym, że wy na zajęciach, bo rozumiem, że na zajęciach też jest tak, że każdy sam... Tak, ale macie taki element, że sam ktoś wychodzi, reszta mu dopinguje, albo tańczą 3 i 5 dopinguje. Jak to wygląda od takiej strony? Czy masz takie elementy na zajęciach? Bo ja nigdy nie byłam, więc mówię jako totalny laik. Czy macie, masz coś takiego, no na przykład na koniec, nie? Jak tańczycie? Czy zawsze tańczycie razem, czy tańczycie podzielone na grupy? Nie, tańczymy podzieleni na grupy, tańczymy podzieleni, wiesz, w mniejsze grupy. Ja zawsze tak robię, że chętne osoby wychodzą. Gdzieś tam uwielbiam wyciągać facetów na koniec zajęć, mimo że to gdzieś tam też było, uwaga, konfliktowe, ponieważ gdzieś tam usłyszałem kiedyś zarzuty, że dzielę ludzi na płeć. A wiadomo, że są też osoby niebinarne, no jakby mi chodziło bardziej o to i chodzi, bo nadal to robię. Bardzo jakby gdzieś tam przemyślałem ten temat, ale uważam, że nadal mam prawo do tego, żeby tak robić, jak robię, bo jakby faceci mają trochę inną, nie powiem jakość ruchu, ale dynamikę. I ja lubię oglądać facetów, jak oni po prostu mają tą swoją taką, no nazwijmy to męską energię, no nie? Więc ja tak to zawsze robię. Tak, i wydaje mi się, że i to każdy właśnie... każdy sobie hajpuje, krzyczą. No tak. Właśnie, to jest właśnie, to jest coś, czego my nie mamy, bo u nas jakby nie ma takich elementów. No. Dlatego też pytamy o to, bo być może to też sprawia, że potem te osoby nie są jakby, nie rywalizują ze sobą, tylko ciągle czują jakby ten taki, te takie wibracje zajęć, że to jest jakby, jakbym to powiedziała, trochę w nawyku, że się komuś dopinguje, nie? Ale to jak wyglądają wasze zajęcia, to ja się też z chęcią dowiem. Nie, znaczy... My na koniec zajęć, no? Na koniec, znaczy zależy od stylu, uczycie, ale... Uczycie choreografii jakieś. Tak, no? Tak, tańczą wszyscy zazwyczaj. To znaczy, jeśli to jest warsztatowe, to na warsztatach na końcu tańczą wybrani albo ci, którzy są chętni, ale tak na takich regularnych zajęciach... Nie to... dzielicie nawet na dwie grupy, żeby... Nie. Zazwyczaj jest tak, że wszyscy tańczą jakby naraz, no bo my się też zmieniamy w parach, to jest jakby cały czas rotacja dalej. Natomiast nie ma takiego elementu, że my to jakby potem gdzieś pokazujemy, że to jest jakby efekt tej dzisiejszej pracy. A szkoda, nie? Bo to jest właśnie fajne, bo możesz sobie poobserwować, jak inni tańczą, no nie? Tak, tak. Być może to też jakby też ilościowo mamy trudniej trochę, nie? Że, no że jakby w ciągu jednostki godzinowej ciężko ci jest upaść różne rzeczy, a jeszcze jeśli na koniec tańczymy w podziale na grupy, to jeszcze też musiało być na ile? Może to też tak, być tak, taka część. I jeszcze może to być to, że my jednak możemy mieć tą obawę przed tym, że ludzie się będą wstydzić, no, nie? Ale że jakby... potem będzie, no ale to potem macie większą obawę, nie? Ale oni potem nie mają tych konkursów. Nie, że jakby ale teoretycznie. To nie chodzi nawet o konkurs, bo jak idziesz na imprezę, to. No tak, znaczy, ja myślę, że to jest coś, czego my się musimy uczyć albo zacząć wprowadzać, ale na razie jest tak, że faktycznie to jest bardzo rzadko, nie? Że to warsztatowo tak, ale też wtedy jest tak, że a czemu ci tańczą, a czemu ci nie? No to dajemy tu teraz postulat. No. Postulat. To znaczy dla mnie to było to, co najlepsze, albo takie najfajniejsze, co brałam z tych zajęć, to. Właśnie to takie wsparcie, że jak wychodzę na środek potem, albo każdy z nas wychodzi... Bo ty tam dostałaś parę solo selektów. Tak, ale wtedy ja pamiętam akurat tę grupę jako taką, że każdy musiał wyjść. Czy, że raczej było takie bardzo mocne pchanie i to byłoby moje pytanie, jak ty to robisz, bo tam faktycznie każdy się czuł na tyle bezpiecznie, czy ty masz swoje patenty na prowadzenie zajęć w taki sposób, żeby ci ludzie nie byli tacy oporni, bo u nas... Nawet jeśli zostawisz przestrzeń tym ludziom, żeby oni wyszli, oni nie chcą. Wiesz co, ja trochę tak... to się też zmieniało na przestrzeni lat, bo wiadomo, że człowiek się uczy, no nie? Jakby też się zdarzyło w mojej gdzieś tam karierze instruktora, że parę osób gdzieś tam w tej dekadzie się popłakało i na przykład wyszło z zajęć, bo się czuło niekomfortowo. Ale kiedyś ja uważałem, że trzeba, jak to ładnie powiedzieć, przekraczać swoje granice.
no nie, strefę komfortu. A teraz uważam, że trzeba rozciągać swoją strefę komfortu, żeby jakby nie zrobić tego kroku za dużo, bo to może zniechęcić i może zniweczyć później, wiesz, w ogóle no, całą przyszłość taneczną. Ale, ale takie właśnie, jak ludzie się inspirują z sobą wzajemnie w grupie i robią to samo i widzą, że osoba na przykład obok robi to, no nie, to chcąc, nie chcąc, nawet oni się czasem nie zastanawiają, ci ludzie tylko robią to, co robi koleżanka obok, no nie? I ja się zawsze też staram stawiać w roli gdzieś tam autorytetu na tych zajęciach, ale też robię to z nimi. To nie jest tak, że ja tylko stoję, obserwuję, wysnuwam wnioski i mówię, kto co zrobił źle, a kto zrobił dobrze, tylko jakby z nimi przechodzę cały ten proces, mimo że jakby no nie muszę, ale ja też tak enjoyuję, no nie? A jak pokonujesz te bariery? No bo widziałam, oni patrzą na ciebie, wiesz, oni są wpatrzeni w ciebie jak w bożyszcze. No to jest absolutne. No, to jest cudowne, to jest tak słodkie. Każdy, wiesz, jak nektar spijają, każde słowo z ust, ale jak robisz to, że oni się ciebie nie wstydzą potem, bo to jest... Nie wstydzą mnie, w sensie tak, mnie bo jesteś autorytetem, zachowujesz to i to było dla mnie mega obserwacja, a pomimo bycia tam na piedestale, oni chcą się swoim osiągnięciem przed tobą pochwalić. Wiesz, to jest na zasadzie, popatrz, jak trochę przed rodzicem, popatrz, czego się nauczyłem się tego, no bo ja co mi pokazałeś. Ja traktuję tych wszystkich ludzi jak takie moje dzieci. No. I trochę to mi się wydaje, że to też ma duży wpływ na to. Też to, że ja jestem otwarty i gdzieś tam ci ludzie znają mnie też trochę personalnie, no nie? No. Na pewno to, że jestem homoseksualistą, też jakąś barierę już rujnuje. Bo podejrzewam, że gdyby przychodziły do mnie kobitki i wiesz, i ja bym się na nie patrzył z pożądaniem, to wydaje mi się, że mogłoby być, wiesz, też nie. Też taka bariera naturalna. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, wiem. No to, że ja w sumie nie udaję kogoś, kim nie jestem, tylko czasem sobie przeklnę na tych zajęciach albo powiem jakiś głupi żart. To też mi się wydaje, że pomaga. No. Bo wiesz, bo można też robić te rzeczy, a mimo to nie uchwycić tego balansu. To jest dla mnie ten majstersztyk, który gdzieś tam masz wypracowany i który był super do wzięcia. Że ale na przykład to mi odradzali. Całe tak? życie gdzieś tam taneczne, właściciele szkół tańca. Pozdrawiam panią Gosię, która mi dała szansę kiedyś. No to właśnie ona była dla mnie takim autorytetem dydaktycznym. I ja z nią wiele razy rozmawiałem jakby, bo ja u niej prowadziłem zajęcia w studiu w Bydgoszczy, jeszcze jak wtedy mieszkałem. I ona właśnie widziała, że ja się tak trochę, znaczy ona to nazwała spoufalaniem się z uczniami, no nie? A ja po prostu nazywałem to tworzeniem community. I tu też trochę właśnie ona mi zawsze odradzała, że nie rób tak, bo zobaczysz, że ludzie przestaną cię szanować. I rzeczywiście gdzieś tam w paru przypadkach tak było. No nie? I ja zacząłem się zastanawiać, czy kurde, może ja nie powinienem się tak właśnie integrować z tymi ludźmi, bo wtedy mnie nie szanują, albo na przykład się wcinają mi w trakcie zajęć, albo gdzieś tam czasem się zdarzy, że na jakiejś grupie zamkniętej ktoś podważy gdzieś tam moją opinię, ale ja im trochę daję na to przestrzeń, bo uważam, że uczniowie też powinni móc, no jaki my mamy cel w ogóle jako nauczyciele tańca w uczeniu? Ja uważam, że mamy taki cel, żeby przynajmniej ja, że jeżeli ktoś do mnie chodzi, a powiedzmy, że ludzie chodzą do mnie latami, to nie jest tak, że ktoś przyjdzie na tydzień i już nie chodzi, no to koniec końców ktoś myśli o tym poważnie. Albo żeby zostać tancerzem, albo choreografem, albo instruktorem tańca, więc jak my im nie będziemy dawać możliwości wypowiedzenia się i jakby tworzenia swoich rzeczy, no to jak oni mają być kiedyś dobrymi nauczycielami? Nie? Więc ja też trochę te moje grupy zamknięte takie prowadzę ten deseń, żeby oni kiedyś potrafili tak dobrze przekazać wiedzę jak ja. No, a tu mówimy o tych, którzy są ambitni, mają, wiesz, to jest wysokie C, no na którym jesteśmy. Tak. A co o kursach, gdzie masz ludzi, którzy chodzą tam dla rozrywki? O tym, co powiedzieliśmy, że są tam z przypadku, ale chcą zostać. Trochę jest odsiew naturalny, bo ja nigdy nie robiłem tak takich, u mnie jest właśnie luźna atmosfera, ludzie się śmieją, tam gadają ze sobą,
ale ja i tak jestem gdzieś tam wymagający na tych zajęciach, więc dużo ludzi, którzy przychodzą właśnie tylko z takim nastawieniem, a poruszam się raz w tygodniu gdzieś tam po pracy, to zazwyczaj nieco stają. Bo gdzieś tam ja zawsze mam ten plan dydaktyczny i cel i rozpisany gdzieś tam ten materiał na ileś tam treningów, żeby to coś komuś dało. To teraz trudne pytanie. No. To czy jesteśmy w ogóle w stanie ludzi, powiedzmy 30+, zaangażować tu? No bo umówmy się, w taki styl ktoś, kto ma 30+ i nie tańczył wcześniej, on nie zostanie instruktorem dancehallowym najprawdopodobniej. No będzie bardzo ciężko, musiałby bardzo dużo pracy włożyć. No, tak. A chciałby potańczyć, chciałby zostać może nawet nie tyle tancerzem, co chciałby mieć przyjemność z tego tańczenia. To jak tutaj wybalansować? Bo podejrzewam, że wiesz, że tutaj ludzie też muszą nawet tacy przejść jakąś drogę. Tak. I tu tracimy ten element, no bo nie potraktujesz trochę jak dzieci tych 30+. Znaczy ja trochę traktuję. No. W sensie ciężki temat, bo jakby wiadomo, że poziom nawet na zajęciach takich basicowych jest różny, bo chodzą do mnie nadal na przykład na zajęcia basicowe osoby, które już tańczą dancehall u mnie 3 lata. I nagle przychodzi ktoś, kto nigdy wcześniej w ogóle nic nie tańczył, nie? I ja zazwyczaj tak mówię, żeby po prostu ludzie się ci nowi nie przerażali. Ja i tak nie robię nie wiadomo ile materiału, bo serio, no nie wiem, ostatnio robię 2-3 kroki w godzinę zajęć, to nie jest dużo, no nie? Bo rozkładam to po prostu na czynniki pierwsze. No ale, ale ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś ogarnie jeden krok, to musi być siebie dumny z tego jednego kroku. I na razie zostać przy tym jednym, bawić się tym krokiem. Jasne, że próbować te pozostałe dwa, no ale jeżeli nie wyjdzie, to tyle, no nie? I nie wiem, no koniec końców ci ludzie, którzy jacyś tam zostają, nie wiem, co jest tym czynnikiem decydującym o tym, czy ktoś zostanie, czy nie zostanie. Ale też się spotykam z opinią czasem, nie wiem, że moje zajęcia są trudne. Nie, bo ja pomyślałam, że tak cukierkowo było, też zasłuchałam i tak generalnie. A jak wygląda temat bycia właścicielem szkoły tańca dancehallowego i streetowych, tak? Tak byśmy to nazwali w Krakowie. Jak to jest od takiej strony, wiesz, właściciela? Czy wy z innymi właścicielami szkół się znacie? Robicie razem coś? Warsztaty, imprezy? Czy jest konkurencja? Nie chodzi mi o jakieś wymienianie, jakieś brudy, tylko bardziej, no, jesteśmy też w realiach biznesowych, nie? To jest jakby twoja pasja i praca. Znamy się, jasno, że się wszyscy znamy, no jakby w ogóle jak prowadzisz jakikolwiek biznes, to raczej musisz wiedzieć, co w twoim mieście się dzieje podobnego, no nie? Więc jakby my się wszyscy znamy, plus jak ja się przeprowadziłem do Krakowa te 7 czy 8 lat temu, to praktycznie nie było studia takiego, powiedzmy, bardziej znanego, w którym bym nie uczył, więc samo przez się znam się z tymi ludźmi. I ta współpraca wygląda różnie. No wiadomo, że wiesz, nie wszyscy się lubią, nie wszyscy mają takie samo podejście. Ja na przykład mam podejście, że wszyscy powinni mieć prawo istnieć na rynku i no i tyle, i jakby jest miejsce dla każdego z nas. Ale nie wszyscy, wiadomo, mają takie podejście do biznesu i do życia, nie? Ale ja się staram odcinać po prostu takie studia, takich ludzi, bo wiadomo, że te, no nie wiem, ostatnio na przykład się dowiedziałem pół roku temu, że gdzieś tam w jednym studiu w Krakowie zabraniają swoim uczniom chodzenia do nas do studia. I to jest dla mnie no takie już, wiesz, z jednej strony i to jest to, nie? I słyszysz coś takiego i co robisz z tym? I dla mnie to jest pojebane zachowanie, bo no jak ktoś ma się, i w ogóle jak możesz komukolwiek cokolwiek zabronić? No ale stwierdziłem, że nie robię z tym nic, po prostu nie tracę na to energii, działam sobie tak, jak sobie działam i wiesz, my zawsze, ja wysyłam ludzi gdzie indziej, nie? I zawsze staram się gdzieś tam pomagać tym innym studiom tańca, nie wiem, Monika z Sempre, właścicielka Sempre, gdzie uczyłem tam, nie wiem, parę lat, to ona do dzisiaj do mnie dzwoni o radę, no nie? Ej, kogo byś mi mógł polecić, kogo bym mogła zatrudnić, bo wiesz, że ja się nie znam od tych stylów. No i jakby ja nie widzę w tym konkurencji, nie widzę w tym jakiegoś takiego czegoś negatywnego, tylko fajnie, no nie? Że jakby ona dzwoni do mnie, bo wie, że gdzieś tam bardziej się na tym znam i jeżeli jestem w stanie jej pomóc, to super, no nie? Ja uważam, że gdyby każdy tak działał, to by było lepiej, ale to jest, wiesz, to nigdy się nie stanie, nie?
Dobra, a wracając do tematu twojego rozwoju, bo mówiłeś, że no, że właśnie tutaj już czujesz, że może coś by wypadało dołożyć i opowiadałeś o tych fuzjach i o tym, że szukasz. I chciałam zapytać, jak wygląda takie szukanie swojego stylu poza takim wąskim obszarem? Nie? Czyli, że nie jesteś już tancerzem jednego stylu, tylko zaczynasz mieszać, nie? I jak wygląda taka twoja droga? Jak ty to robisz? Gdzie szukasz takich rzeczy? Czy jakby, wiesz, jakby, chodzi mi o takie odpowiedź na pytanie, jak znaleźć swój styl poza swoim stylem, nie? Trochę jak go zbudować w ogóle. Wiesz co? No nie wiem, tak jak ja nie lubię social mediów in general, to gdzieś tam staram się nie wkładać swojego życia prywatnego w te social media, bo dla mnie to nie jest atrakcyjne, to one są super narzędziem do promocji biznesu, ale też do właśnie inspiracji. I po prostu gdzieś tam, wiesz, jaram się na przykład jednym gdzieś tam choreografem, on ma swoich znajomych, którzy też są jakby sztosami, więc samo przez się gdzieś tam się ta siatka robi. No i ja się staram, a często gdzieś tam podróżuję, po prostu jak zawsze mam okazję, to gdzieś biorę sobie te zajęcia i nawet jeżeli one nie są z mojego stylu, a mi się podoba jakość ruchu danego człowieka, no nie, to idę na te zajęcia. I staram się właśnie patrzeć bardziej po jakości ruchu, a nie po nazewnictwie stylu tańca. Bo, no nie wiem, często o tym mówię i ludzie wiedzą, że nie w ogóle nie w moim guście jest muzyka reggaetonowa i styl tańca reggaeton. No nie? Aczkolwiek to nie jest tak, że ja nigdy nie wziąłem zajęć reggaetonowych, bo brałem, wziąłem, nie wiem, z 30 zajęć reggaetonowych w swoim życiu i na przykład jak byłem w Barcelonie, to zajebiste tam to było. To mi się to bardzo podobało. I to już nie chodzi o to, że widzisz. A potem gdzieś tam sobie wziąłem jakieś tam zajęcia gdzie indziej. Baciaty? Nie, tego reggaetonu. tego reggaetonu. I już nie było tak fajnie. Więc jakby to jest zależne, mi się wydaje, że w dużej mierze od możliwości ruchowych tego instruktora. Nie? I potem jak to miksujesz sobie? Nie wiem, ty puszczasz muzę i po prostu... Jak tworzę choreografię? No, tak jakby jak odnajdujesz to łączenie tych... No bo no jest, tu masz dancehall, tu masz takie elementy reggaetonu i nie, jak ja to... Ja do wszystkiego podchodzę jak do ruchu. Jakby jasne, że my mamy gdzieś tam kroki, mamy swoje elementy, mamy gdzieś tam jakieś czynniki decydujące, co wygląda, jak wygląda, ale jak sobie tak pomyślisz o każdym, powiedzmy, elemencie z różnych stylów jako o ruchu, to nagle jesteś w stanie znaleźć te wspólne tranzycje i sobie to przełamać, gdzieś tam połączyć jedno z drugim, nawet wiesz, z jednego kroku, powiedzmy, reggaetonowego sobie wykorzystać jakieś perero, nie wiem, czy to się tak nazywa. Perero. No, przepraszam. Ale na przykład koordynację rąk z innego i to wygląda, i to już jest nowa jakość, nie? I to wygląda super. I ja się staram tak do tego podchodzić, nie? Okej. Okay. Że nie tak sztywno, że biorę krok z danego stylu. I wkładam. I wkładam. Bo Danusia będzie wkładać teraz dancehall do salsy. O, super. To no oczywiście. To Baście Koska już wkłada od dawien dawna. Mamy. Zapraszamy. Tak, ale jak jesteśmy już przy Pereo, bo to też chciałam zapytać, no, jak to jest, bo dancehall może na pierwszy rzut ucha i oka nie kojarzy się z takim hardkorowym stylem, ale umówmy się, że troszkę jest. Bo w naszym takim tym latino świecie bachata, salsa i tak dalej, to reggaeton już jest tak, no właśnie mamy pereo i to już jest takie tańczenie bardzo blisko. A, że w takim znaczeniu hardkorowe. Tak. Że takie nawet nie ruchowo hardkorowe, tak? Tylko że to są rzeczy intymne, wywleczone, zmieniony kontekst. No dobra, kontekst. Ale jak bachata i salsa i kizomba nie są, przepraszam. Wiesz. Mają mniej, może wyzywające. Tak, wyzywające. Że to już jest, że reggaeton jest wyzywający, no to jak zobaczyłam pewne dancehallowe rzeczy, to może bardzo wąską, na pewno bardzo wąską tylko część. Tylko to taki człowiek musi sobie odpowiedzieć na pytanie, skąd dana stylistyka się wywodzi, no nie? Bo dancehall wywodzi się z Jamajki, więc tam ludzie mają trochę inną charyzmę, inny temperament i jakby tworzą zupełnie inne rzeczy przez to, jacy są.
No. I mamy ten daggering, gdzie rzeczywiście tam facet, powiedzmy, sobie robi soft porno z kobietą i to jest taniec. Ale skoro oni mają taki rodzaj ekspresji i wyrażenia siebie, to wiesz, i znajduje to odpowiedników tutaj, ludzi, którzy nie mają z tym problemu i robią to super. Ja uważam, że wiadomo, że każdy ma gdzieś inną granicę smaku. Wiesz, o co mi chodzi. Mm-hmm. Że dla niektórych coś, co nie wiem, dla mnie w ogóle nie będzie szokujące, dla niektórych będzie obrzydliwe. Jeszcze do niedawna, nie wiem, 5 lat temu, jakbyś powiedziała, że facet tańczy na szpilkach i pokazała Patryka Rożnieckiego swojej, nie wiem, babci, to by powiedziała, że o Boże, świat się skończył. Tak, no. A teraz wydaje mi się, że już by nie miała jakiejś obiekcji. Więc mi się wydaje, że ta mentalność w głowie ludzi też się zmienia na to, co jest w ogóle, ta tolerancja na inność, o tak bym to nazwał. No tak bym to nazwał. Aczkolwiek tutaj właśnie, bo mam, często mi przechodziło, wiesz, przez głowę, jak to z ludźmi, którzy są jednak młodzi, gdzieś tam, wiesz, nie do końca wiedzą, czym się bawią. Wiesz co, u nas, my mamy takie trochę niepisane reguły w świadku dancehallowym, że no nie uczymy dzieci tańczyć takiej rzeczy. Czyli nie? Że jakby ten dancehall female gdzieś tam przeznaczamy, ta granica też się przesuwa, bo kiedyś niepisane zasady polskiego dancehallu, kocham to, wydam kiedyś taką książkę, niepisane zasady polskiego dancehallu. O, to jest świetny temat, autograf. Ale tego jest naprawdę sporo. Tak? To będzie następne pytanie. I gdzieś tam kiedyś było, że było naprawdę bardzo dużo na ten temat rozmów, bo na zawodach się pojawiały dzieci, które tańczyły, powiedzmy, niesmacznie. Nie? I gdzieś tam sobie zadecydowaliśmy jakoś tak po prostu, że nie będziemy uczyli takich damskich kroków osób, które mają poniżej 18 roku życia. No nie? Teraz wiadomo, że ta granica gdzieś tam się przesuwa. Oczywiście, że ja to też robiłem, bo dziewczyna dziewczynie nierówna, w zależności co ma w głowie po prostu, bo to nie można ocenić, wiesz, wizualnie, że dziewczyna wygląda na 20, to uczę ją, mimo że ma 12. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, to bardziej chodzi o świadomość taką mentalną. I co jest super, że gdzieś tam, jak ten wiek jest różnorodny w grupie, to często jest tak, że te dziewczyny młodsze dorośleją szybciej. Wiesz, o co mi chodzi? Bo samo przez się. I ja wtedy nie widzę problemu, wiesz, 15-latki nauczyć fajnych rzeczy. Mhm. Skoro ona już czuje swoje ciało po prostu na tyle i jest mądra. No nie? Ale jest tak rzeczywiście, że ten dancehall dziecięcy w ogóle jest trochę zupełnie czym innym, bo staramy się nie używać w ogóle, wiesz, wulgaryzmów w utworach, znaleźć takie utwory, gdzie po prostu tam nic nie będzie złego, brzydkiego powiedzianego. Mhm. I ten ruch nawet jest inny sam w sobie, nie? Pod względem charakteru, więc jest. A jest szansa na to, żeby znaleźć coś, wiesz, żeby tam nie przeklinali i tak dalej, bo ja mam wrażenie, że wiesz, może to jest dużo. Mój mit. Jest dużo takich utworów. Ja właśnie ostatnio, bo stwierdziłem, że sobie będę robił takie kompendium wiedzy dancehallowej dla moich tancerzy i staram się gdzieś tam znaleźć informacje, które nie są, powiedzmy, takie powszednie i gdzieś się właśnie natknąłem na to, na ten temat wulgaryzmów w utworach, że to ma swoje jakby korzenie już w, nie wiem, tam w latach, nawet pod koniec XVIII wieku, że po prostu oni zaczęli na Jamajce swoje życie opisywać tak, powiedzmy, prosto i zaczęli o tym nagrywać utwory i jest tak do dzisiaj, nie? Mhm. I jakby to oni to nawet traktują jak część swojej kultury, nie? I zresztą, no, każdy utwór, przepraszam, w Stanach. Tak. No. Dobra, bo to Danusia chciała zadać, ale żeby nie było, że tak mało mówię, to jakie są teraz niepisane zasady dancehallu, że jak my przychodzimy na zajęcia, to te napisane, bo już z Czech jestem, napisane zasady nas spotkają, może nawet o nich nie wiemy. Ciebie jako uczestnika? No tak. O kurde. Znaczy, bardziej to są niepisane zasady, zakładam, pedagogów, nie? Związane z czymś. Albo tak jak mówisz, że napiszesz o tym kiedyś książkę, jakie były kiedyś, a teraz to co to są za zasady, bo to jest jakby ciekawe. Wiem, na przykład była, przepraszam, ale to nie tylko Polska, tylko bardziej chodzi o to, że my w Polsce sobie nadinterpretujemy często to, co mówią Jamajczycy. I wiesz, no wiadomo, że trochę w Polsce myślimy, że jak jeden Jamajec coś powie, to cała Jamajka tak myśli.
I my trochę tak robimy sobie krzywdę, bo no ile Jamajców, tyle opinii, to też tak jest. Jakby to nie jest jeden organizm, jeden Jamajczyk, nie? Więc było tak, że nie wiem, na przykład kiedyś tam przyjechał sobie 20 lat temu ziomek z Jamajki do Polski, może nie 20, bo to aż tyle nie trwa, ale 15, i powiedział, że faceci nie mogą brać udziału w jego zajęciach, Boże, źle to powiedziałem, że faceci nie mogą tańczyć na przykład kroków female'owych, no nie? No i okej, rzeczywiście tak jest, że oni tak w większości myślą na Jamajce, no nie? Że to jest przeznaczone tylko dla kobiet. Kobiety na Jamajce mówią, że przez długi okres czasu w ogóle, nie wiem, no nie, ludzie nie wiedzą, którzy nas słuchają, taniec dancehall był przeznaczony tylko dla facetów. I na przykład na tych imprezach kobiety w ogóle nie miały prawa wstępu na ten main floor, żeby sobie coś tam potańczyć. Potem gdzieś tam wprowadzili na imprezie po prostu taki, nie wiem, pół godziny dla kobiet, że laski wychodziły i pokazywały, co tam tańczą, nie? Więc one zawsze mówią, że no one tak długo musiały walczyć o te swoje prawa w tym dancehallu, że jakby z czystego szacunku dla nich, żeby faceci tego nie tańczyli. No ale teraz też się to zmienia. I jest na przykład instruktor na Jamajce, facet, który uczy damskich rzeczy. I nie ma takich zasad. Mi się wydaje, że jakby to wszystko jest takie fluid, a my sobie tak stworzyliśmy taki kodeks, co możesz, czego nie możesz, że na zawodach musisz do tego kawałka zatańczyć dokładnie to, albo przegrywasz i wiesz, i ja potem gadam z Jamajcami o tym, a oni się śmieją, no nie? I mówią, skąd wy macie w ogóle takie coś? No ale jakoś musieliśmy sobie to upraszczać, nie? Że tak. To jest chyba inaczej. My mamy, myślę, że to jest tak samo. Jest tak, tak, tak. U nas też jest tak, że ilu Kubańczyków tyle na przykład odpowiedzi na jakieś pytanie i teraz masz tak, że albo uważasz, że to bez sensu w ogóle pytać, bo ta odpowiedź jest zawsze inna, no. Albo bierzesz pod uwagę, że oni, to jest kultura, która jest przekazywana słowem, tak. Nie pismem, nie? Że tak jak my jesteśmy trochę nauczeni tego, że my czytamy o czymś i to już jest dla nas dokument, że my możemy tak uważać, a u nich wszystko jest jakby gawędą, nie? Że nie, ten to... się od babci dowiedział, ten od dziadka, ten od ciotki i dlatego każdy wie co innego trochę. No to u nas jeszcze jest o tyle taka bariera, że ludzie się boją w ogóle pytać Jamajców o coś, bo w Polsce, no nie? Że oni myślą, że nie wiem, że walną gafę, albo że my też trochę tak gloryfikujemy tych Jamajczyków, tak jakbym to nazwał, że ludzie boją się powiedzieć swojej opinii, a w ogóle nikt tego nie robi. Nie? Ja jestem jedną z nielicznych osób, która jak gada z Jamajcem, to na przykład się z czymś nie zgodzi, nie? I o dziwo, oni mnie szanują za to. Jakby, no, znowu generalizuję, ale osoby, z którymi rozmawiam, nie? I to wcale nie jest tak, że oni mówią, że Jezus, odejdź ode mnie, wiesz, jesteś jakiś dziwny, tylko zaczynamy gadać, może oni też zmienią swój punkt widzenia. Ja mam przynajmniej taką trochę nadzieję w głowie, że czasem jak gdzieś tam się nie rozumiemy, to może ja się czegoś nowego dowiem, albo nauczę, albo zmienię swój punkt widzenia, ale może też oni, nie? Mhm. A powiedz mi jeszcze, a jak wygląda poziom tańca w ogóle na Jamajce? Czyli, bo tak jakby no. Chciałabym się tutaj krótko odnieść, bo widzę, że mamy jakby dużo wspólnego też, jeśli chodzi o nasz krąg, bym powiedziała, kulturowo-kubański przynajmniej, a ten wasz jamański też tak mamy, nie? Że, no. Że no nie zapytam go o podstawę, no przecież ja to powinienem wiedzieć, ale też to, że my jedziemy na Kubę i się uczymy tu salsy, żeby tam wstydu nie było, potem my tam jedziemy i się okazuje, że tam w sumie oni nie umieją tańczyć, a my umiemy, no, no. Bo jakby to nie jest tak, że każdy Kubańczyk potrafi tańczyć. Jak to wygląda na Jamajce? To jest tak, że też mamy obraz tego, że no to tam już każdy ten dancehall ciśnie, bo się naoglądał, czy jednak nie, że to trzeba się tego nauczyć? Wiesz co tam, znaczy poczucie rytmu i taki naturalny flow chyba ma każdy. Mm-hmm. No to tutaj tak samo, no, no że jakby idzie pani Basia, wiesz, na imprezę i ona i tak ładnie tańczy, nie? Ale było tak przez długie lata, że, i to znowu moja opinia, bo mogę tylko mówić za siebie, ale że ci Jamajczycy odstawali od Europy pod względem ruchowym, no bo wiadomo, że oni sobie tańczą pod chmurką. Jak mają lustro, to mają lustro, jak nie mają lustra, to nie mają lustra. Więc jakby też nie mają się jak poprawić. Oni nawet w sposobie myślenia, mi się wydaje, że oni często i gęsto wcześniej nie myśleli w ten sposób, nie? Że kurde, muszę dobrze wyglądać w ruchu. I właśnie w dancehallu trochę chodziło nawet o to wcześniej, żeby wyglądać brudno. I to się nazywa raw, no nie? I oni się nie zastanawiali, skąd wynika ruch, wiesz. Mieli bardzo takie ograniczoną wiedzę w ogóle w zakresie ruchu. Teraz już się to zmienia i
Dużo też Jamajczyków przyjeżdża w ogóle do Europy, osiedla się, uczy się, jak się uczy, jak się uczy. Uczy się, jak się tańczy, inne rzeczy, więc ten poziom jest coraz lepszy, a wręcz niektórzy Jamajczycy są, no naprawdę, wow. Coś, Danusia, tytułem... Tytułem zakończenia, no. Tak, bo to wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie będzie krótka, a żeby podbiła to, o czym żeśmy teraz mówili, jak się czułeś, albo jak się czujesz, jak tańczysz female, no. Bo wydaje mi się, że lubisz. Że to jest trochę, to było twoje. Mhm. Jak to, a to jest jednak to, o czym żeśmy mówili, przełamywanie tych niepisanych barier. Tak, czy tak. Widzisz różnicę, jak było, jak zaczynałeś to robić, jak jest teraz? Czy nadal jest tak samo ciężko? To tak może tak, dobra, bo mam intuicję, że to nam ładnie zwieńczy. No to tak, to co? To, czy ja to lubię, czy nie lubię, to jest zależne od fazy. Na przykład teraz mam fazę, że nie uczę znowu female'i. Wiesz, o co chodzi. Mm-hmm. I cały zeszły semestr, powiedzmy pół roku, zrezygnowałem z tych zajęć, nie czułem w ogóle takiej energii w sobie i stwierdziłem, że w sumie to mi się nie chce. Wcześniej jakby prowadziłem i kochałem, ale kochałem ze względu na muzę. Ta muza jest po prostu tak sztos. I możesz być taki, no taka jest ekspresja, że to jest hit. I ta właśnie sceniczność, więc ja lubię, ale mam takie okresy, że czasem lubię, czasem nie lubię i mam takie love-hate relationship do tego w sobie, aczkolwiek coś się zmieniło. No i ja byłem chyba pierwszą osobą w Polsce, która tańczyła te rzeczy jako facet i byłem strasznie krytykowany za to. I przez długi okres czasu, wiesz co, ja tańczyłem powiedzmy 3, 4, 5 lat te rzeczy, bo wiadomo, że też uczyłem dziewczyny, ale ja nie wrzuciłem ani jednego filmiku na social media, bo się bałem reakcji, wiesz o co chodzi. Mm-hmm. A się okazało, że to nie jest takie straszne. Wrzuciłem sobie ten filmik i miałem więcej lajków niż w innych rzeczach. I żaden Jamajczyk nigdy do mnie nie napisał, że mnie zabije, jak mnie spotka, wiesz o co chodzi. I to też się zmienia, też się zmienia. Oczywiście, że są osoby, które po prostu nie tolerują inności, nie tolerują osób powiedzmy LGBT i mają do tego problem, albo właśnie doszukują się tylko tego w tym. No nie, że przecież jestem gejem, to dlatego tańczę female. No nie, ja uważam, że jak jesteś hetero, to też możesz tańczyć female, bo to może być twoja forma ekspresji. I co? I tak zwieńczając to, robi się więcej osób już w Europie, które, znaczy facetów, którzy tańczą te rzeczy. I się super na nich patrzy i jak ktoś chciałby poglądać takich chłopaków, to zapraszam, popodsyłam, bo no sztos. Super, sztos. Muszę potwierdzić, bo czasami jak żeśmy mieli tam parę zajęć takich, to jest to, co mówisz, to jest inna, muza niesie tak. W inny sposób, inna forma ekspresji i tak wydaje mi się, że tak zawijając, to tylko potwierdza, że tolerancja na inność jest tylko ubogacająca, i że szukanie nowych rzeczy jak najbardziej popłaca. I jeszcze chciałam, żeby Patryk powiedział, gdzie my się możemy u niego uczyć w Krakowie, żeby każdy wiedział, kto jest z Krakowa przynajmniej, a jak nie jest, to może będzie przejazdem. Gdzie was znaleźć, ciebie znaleźć i twoją szkołę? O, dziękuję bardzo za to pytanie. Zapraszamy do nas na ulicę Kalwaryjską 62, Wildness Academy. Szybko sobie zrobię reklamę, że oprócz mnie dancehall prowadzi jeszcze wielu instruktorów. Są wszyscy zajebiści i w ogóle nie mamy tylko dancehallu, mamy też jazz, mamy contempo, mamy afro, mamy street jazz, mamy masę rzeczy, mamy vogue, mamy shuffle, mamy wiele rzeczy, których nigdzie indziej nie ma, więc jeżeli tylko macie ochotę i siłę i chęci i chcecie być w fajnym, zdrowym community, to zapraszamy bardzo serdecznie. Super. Ja się wybieram na afro, muszę to zadeklarować, koniec. Żeby nie było. Super. Tak, szukam tego terminu. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy.